Cześć, witam Was ponownie na moim kanale i oczywiście zachęcam do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem. A ja dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem pod tytułem jak pić więcej wody. Pytam się Was na moim Instagramie, czy właśnie chcielibyście taki film, bo picie wody niekiedy może nam sprawiać trudności. Nie ukrywam, że dla mnie czasem też nie jest to łatwe, a cały czas mam to w głowie i wiem, że powinno się pić tej wody 2 litry dziennie, czasem słyszałam, że nawet 3, ale tego to chyba ja nigdy nie jestem w stanie zrobić, ale nieważne, dzisiaj będzie o radach, o moich sposobach na to, jak ja staram się pić na tyle, ile mogę więcej wody. Faktem jest, że podczas jesieni i zimy jest mi jakoś trudniej pić tą wodę, ale znowuż wtedy piję bardzo dużo herbat, mam takie kubki półlitrowe, więc wtedy jakoś zastępuję tą wodę. Ja generalnie jestem ciepłolubna, lubię wszystko to, co ciepłe, w tym ciepłe napoje, tak nawet latem, więc jest mi ciężko pić właśnie zimą wodę, no bo ciepła woda to nie bardzo, rozumiecie, o co chodzi. No ale mamy lato, mamy prawie lato, mamy za sobą wiosnę, a te sposoby, myślę, że które chcę Wam zaprezentować, możecie wykorzystać podczas różnych pór roku, także zaczynam. I moim pierwszym takim ulubionym sposobem na picie wody jest to, żeby przede wszystkim do wody dodawać owoce. Sama woda sama w sobie średnio mi smakuje, oczywiście ją wypiję, nie ma problemu, ale nie jest to jakieś wielce przyjemne. I to, co ja robię, to wykorzystuję sezonowe owoce. Zimą to są najczęściej pomarańcze, oczywiście cały rok cytryna, obecnie truskawki, borówki, ogórek, mięta z ogródka, cokolwiek mam w domu, wkrajam i właśnie wkładam to sobie wtedy do, łączę to z wodą. Ale ułatwia mi w tym wszystkim to jeden pojemnik, który zdecydowanie jest moim absolutnym hitem, jeśli chodzi o picie wody. I tak naprawdę dzięki niemu nie wiem, kiedy wypijam tą całą butelkę. Jest to taka butla z firmy Sistema. Nie mam... O, chciałam powiedzieć, że tutaj jest pewnie około litra. Jest tutaj 800 ml, tyle się, że tak powiem, taką ma pojemność. Jest to butelka, którą możecie zabrać ze sobą dosłownie wszędzie. Nawet jeśli nie mieści się w torbie, można ją wziąć po prostu w rękę, ale ja zawsze latem mam ją przy sobie, szczególnie kiedy chodzimy do pracy latem, no to nie ma innego dla mnie rozwiązania niż wzięcie tej butelki. Czym ona się różni od zwykłej butli? Przede wszystkim tym, że zobaczcie, tutaj sobie odkręcamy i ona ma w środku coś takiego. To nie jest filtr żaden, tylko właśnie tutaj do tego środeczka, czekajcie, bo mi to pospada zaraz wszystko, do tego środka wkłada się owoce. Czy to właśnie cytrynę, liści, mięty, pomarańcze, wszystko co chcecie, truskawki, można wsypać dosłownie wszystko. Także tutaj sobie owoce wsypujecie, zakręcacie. Najlepiej jest taką wodę sobie przygotować na przykład dzień przed i włożyć sobie do lodówki i rano wyciągnąć chłodną. Mimo tego, że ja na przykład chłodnej wody nie lubię, ale owoce w połączeniu z wodą, no wiadomo, że przez ileś godzin będą już nieco nieświeże. Więc fajnie jest sobie włożyć do lodówki, dzięki temu dłużej zachowają swoją świeżość, a taka butelka jest naprawdę świetna. Ja mam też ten problem, że średnio przepadam za wodą filtrowaną z takiego filtra, ponieważ jakiś czas temu na Instagramie widziałam badanie jednej dziewczyny, która pracuje w laboratorium i pokazywała tam, że filtry bardzo popularnej firmy pozostawione na szafce kuchennej, gdzie jest około 20 stopni, mają w sobie bakterie coli i to wcale nie pojedyncze ilości. Także ja zrezygnowałam z filtrów i nie bardzo, nigdy w sumie nie lubiłam tej wody tak bezpośrednio pić filtrowanej, więc albo ja sobie wlełam tutaj przegotowaną wodę, albo po prostu z butelki. Takie mam sposoby, no i do środka owoce i naprawdę nie wiem, kiedy ja wypijam tą wodę, minimum właśnie te 800 litrów pracy, jak wracam, to sobie dolewam, to jest dla mnie jakby mój ulubiony taki pojemnik, wiecie, podróżny, który możemy wziąć wszędzie ze sobą. Jeśli chodzi właśnie o filtry, no to ja mam taką butelkę, którą na pewno wszyscy znacie, jest to chyba Duffy? Tak mi się wydaje, że ona tak się nazywa. Dostaniecie te butelki już wszędzie, nawet w Biedronce. Ja tutaj, jak widzicie, nie mam filtra, ponieważ mówiłam Wam, że ja nie bardzo przepadam za tą filtrowaną wodą, więc albo wlewam tu sobie przygotowaną, albo z butelki i dzięki temu również mam takie pudełeczko, które mogę zabrać ze sobą.
A przy okazji, jeśli wlewam właśnie wodę z czajnika, to jest to rozwiązanie bardziej ekologiczne niż co chwilę kupować wodę w butelce. Ale również, jeśli Wam to nie przeszkadza, ta butelka ma filtry wymienne, więc możecie je stosować, tylko pamiętajcie o przechowywaniu tej butelki wraz z filtrem w lodówce, ponieważ no ja widziałam te badania i trochę się przeraziłam, więc wszystkim to naokoło mówię, chyba nikt z nas nie chce, żeby nas potem brzuchy bolały i tak dalej, także jakby to uwielbiam, tylko ten filtr już Wam trochę skreśla możliwość używania owoców, chyba że sobie wyciśniecie na przykład odrobinę cytryny, bo zauważcie, że tutaj ta cytryna Wam wejdzie do, czy owoce, do tego różowego pojemnika i tutaj nic nie pływa. Tutaj to by weszło, obawiam się, w filtr, no i też ciężko by było pić, jeśli by Wam truskawka weszła do dozownika, więc a tam to nie przeszkadza, bo jest oczywiście ten osobny pojemniczek, także to są moje dwa rozwiązania. I oczywiście oglądają mnie różne osoby, więc zaproponuję Wam również tą opcję, że polecam kupować na przykład wodę w butelkach mniejszych, na przykład po 330 ml w takich szklanych. Dzięki temu możecie sobie na przykład dziennie przygotować, nie wiem ile tam wody chcecie pić, czy 5, czy 6 takich buteleczek z wodą i to też Wam ułatwi picie wody w ciągu dnia, bo będziecie bezpośrednio widzieć zużycie tej wody. Natomiast jeśli macie problem właśnie z tym, żeby zorganizować się i podliczyć to, ile już wody wypiliście, a chcecie bardzo tego pilnować, to ja Wam polecam aplikację. Aplikacja nazywa się Drink Water, tak po angielsku, ale tutaj zupełnie jest wszystko w środku po polsku. Oczywiście Wam zaraz tutaj wstawię zbliżenie. Jest tutaj w środku takie kółeczko z poruszającą się, jak widzicie, wodą. Ja akurat dzisiaj wypiłam 55% mojego dziennego zapotrzebowania. Mój cel akurat, nie wiem czy to się w sumie ustawiło samo, chyba nie, można to też przystawić, no ale mi się ustawiło tak według tego, o której godzinie chodzę spać i tak dalej, co do wagi, że powinnam dziennie wypić prawie 2 litry. Jak dla mnie to jest ok, bo chyba 3 bym nie była w stanie wypić. Także mam 55% za sobą, jeszcze mam tutaj ze sobą picie, więc na pewno będę piła, ale to Wam zdecydowanie ułatwia kontrolę. Jeśli też potrzebujecie czegoś takiego, żeby Was pilnowało, tutaj można ustawić przypomnienia o tym, że macie wypić wodę. Mnie akurat to by denerwowało, jakby telefon mi pikał i kazał mi w danym momencie pić wodę, ja już wolę tego sama pilnować, ale zdecydowanie fajnie mi się tutaj patrzy i obserwuję to, jak to się po prostu zapełnia, ile wody już mam wypite. Pamiętajcie również, że do wypicia wody zaliczają się również herbaty, mleko, inne, kawa, sok, tutaj liczy się wszystko. Wiem, że mówi się, że powinniśmy pić samej wody, no ale herbata to też jest woda, sok też ma w sobie wodę, więc jak już tam chcecie, natomiast to Wam pokazuje, ile dziennie macie w ogóle wypite i dzięki temu wiecie, jak bardzo jesteście nawodnieni. Także tak to wygląda w ten sposób. I kolejną moją radą jest to, że często mimo tego, że gdzieś tam pracuje się, podróżuje, wyjeżdża, to czasem w podróży jest mi tą wodę pić łatwiej, bo w ruchu oczywiście chce nam się bardziej pić i tak dalej. Poza tym mam te swoje butelki i to jakoś jest takie zachęcające. Natomiast w domu jest mi ciężko sięgnąć po taką wielką butlę. Nie cierpię po prostu chodzić z taką wielką butelką i z niej pić. Tak samo nie za bardzo lubię pić po prostu ze szklanki, bo to jest jakieś takie, wiecie, niezachęcające jak dla mnie. No jeśli to by było zachęcające, to chyba nie byłoby tego filmu i każdy z nas po prostu by pił wodę ze szklanki. Po prostu tyle. Myślę, że nie tylko mi się to nudzi i nie zachęca mnie to do picia wody, więc ja najczęściej używam takich słoików. One jakiś czas temu były w Pepco, w Ikei, nie mam pojęcia skąd ja mam ten, może nawet z Auchan. Nie wiem, bo mam takich kilka, jak widzicie, ja tutaj nie mam tej zakrętki, bo jakoś nie jest mi potrzebna, żeby tutaj jakby zakrywać ten słoik. Wrzuciłam sobie tutaj akurat miętę, która rośnie u mnie w ogrodzie. I mam tutaj również papierową słomkę, słomki mam z Agaty Meble, bo tak się czyta, Agata się ten sklep nazywa, ale takie słomki właśnie eco-friendly dostaniecie teraz w sumie wszędzie za kilka złotych. I po prostu mnie się dużo, dużo, dużo przyjemniej w domu pije z takiego kubka. Nawet powiem Wam szczerze, że
jakbym usiadła z takim, ze szklanką i po prostu z wodą, to bym tak czuję, że długo bym się męczyła, nawet mnie to nie zachęca, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. A jak mam słomkę, to w ogóle słomka to już zmienia postać rzeczy, bo ze słomki pije się samo, takie mam wrażenie, naprawdę. Usiądę sobie gdzieś przy telewizorze, usiądę sobie przy komputerze i sączę, oglądając nawet jakiś filmik na YouTubie, to nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy ja to wypiłam, a tutaj jest około, myślę, że 400 ml jest, więc jeśli wypiję takie 4 kubki plus herbata plus coś tam, to jest już całkiem okej. Więc ja sobie zawsze z rana nalewam taki kubek i tutaj mam już chyba mój drugi dzisiaj, chyba tak. Także dla mnie to jest bardzo przyjemne, tutaj do środka też często wsypuję sobie owoce, nawet lód, jeśli jestem w domu i to również sprawia, że w domu więcej tej wody piję. Mówi się też o tym, że najważniejsze jest wyrobienie nawyku picia wody, ponieważ woda sama w sobie może nam niezbyt smakować, może być zbyt leniwie, żeby po tą wodę sięgać, ale mówi się właśnie o tym, że musi nam to po prostu wejść w nawyk. Ja z reguły mam tak, że zawsze stawiam sobie szklankę z wodą, kiedy idę spać. I muszę Wam powiedzieć, że często jest tak, kiedy już leżę w łóżku, to tą szklankę od razu wypijam. Jakoś tak magicznie mi się zachciała pić wodę, a to już jest dodatkowe nawodnienie. Jeśli tej wody nie wypiję w nocy, czy tam właśnie jak zasypiam, to wypijam ją od razu rano i tym samym sposobem od rana już mam tam załóżmy 200 czy 250 ml wypitej wody z głowy. Także możecie sobie te szklanki postawić, kiedy na przykład właśnie śpicie, kładziecie się spać, kiedy malujecie się, kiedy się ubieracie, kiedy oglądacie telewizję i tak dalej, zamiast szykować sobie jakichś soków, ja na przykład nie jestem taka sokowa, to właśnie wtedy robię sobie taką wodę, albo robię sobie taką ala lemoniadę, czyli cytrynę, owoce, miętę i sączę wtedy taką wodę i jakby nie ma problemu wtedy z tym piciem wody, bo to robi się wtedy już samo, bo jak się czym zajmujemy, a nie myślimy stricte o tej wodzie, to jest o wiele łatwiej. I tak naprawdę ostatnim moim sposobem na picie wody to już jest dla osób, które są zdecydowanie częściej w domu albo też nie mają problemu z noszeniem takiej dużej butli. Mam tutaj na myśli taką, wiecie, standardową butlę 1,5-litrową, którą tak naprawdę powinniśmy wypić w ciągu dnia. Jest opisywanie sobie markerem na niej godzin, o której powinniście mieć wypitą daną ilość. Oczywiście możecie to dostosować do tego, że na przykład, nie wiem, nie ma Was w domu od 7 do 15, czyli zakładając, że sobie w pracy wypijecie te pół litra, żeby było te 2 litry dziennie, to możecie sobie napisać, że do godziny, nie wiem, odwracając o 15, załóżmy o 16-17 powinniście mieć już na przykład wypite tyle przez 2 godziny. Potem sobie zaznaczcie do 19, potem do 20 i na przykład właśnie do 22. Dzięki temu też macie kontrolę nad tym, ile tej wody wypijacie. Dla mnie to chyba nie jest do końca sposób, bo ja właśnie nie lubię z taką ciężką butelką chodzić, ale wtedy korzystam sobie właśnie z tych pozostałych moich pomysłów. Także mam nadzieję, że taki film Wam się przydał z pomysłami na picie wody. Jeśli Wy macie jakieś swoje rozwiązania, które ułatwiają Wam picie wody i dzięki czemu pije Wam się to woda łatwiej, to oczywiście możecie mi o tym napisać. Jestem bardzo ciekawa, bo sama staram się bardzo pilnować i właściwie walczyć z tym, żeby codziennie tą wodę pić w określonej ilości. Także tak, to by było w sumie na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się przyda. My widzimy się już niedługo. Zachęcam oczywiście do subskrypcji. Wtedy będziecie na bieżąco z każdym filmem i do zobaczenia. Pa, pa!